Witam, w dzisiejszym filmiku pokażę Ci, jak mnożyć sumę algebraiczną przez liczbę i przejdę do zadania, w którym mam przekształcić wyrażenia na sumę i, jeśli jest to możliwe, wykonać redukcję wyrazów podobnych. Po punkcie A mamy 3 razy wyrażenie, które mamy w nawiasie x plus 4, więc będę postępować w następujący sposób. Piszę równa się i będę przemnażać moją trójkę, która stoi przed nawiasem, przez każdy element, który stoi w nawiasie. Więc najpierw przemnażam razy x, otrzymując 3 razy x. Następnie trójkę przemnażam razy plus 4, czyli otrzymuję plus 3 razy 4. No i teraz zapisuję, porówna się 3x w takiej skróconej wersji i plus 12. Przejdę więc do podpunktu B. Przed nawiasem stoi minus 2, więc minus 2 najpierw przepiszę po znaku równa się, natomiast w nawiasie mam odejmowanie, więc zastąpię je dodawanie. Piszę więc 4y plus i w nawiasie minus 3. To jest oczywiście taka wersja bazowa. Jeżeli ktoś już sprawnie liczy, może pominąć ten krok i od razu przemnażać. Ja pokazuję w filmiku taką wersję bardzo podstawową, żeby wiadomo było, co się z czego bierze. Po znaku równa się przepisuje więc minus 2 i przemnażam moje minus 2 już w nawiasie razy 4y. Piszę plus, biorę plus stąd i przemnażam razy minus 2 razy minus 3. Więc równa się minus 2 razy 4y to jest minus 8y, minus 2 razy minus 3 to jest plus 6. Nie ma tutaj żadnej pary wyrazów podobnych, więc przechodzę do podpunktu C. Zostawiam już w takiej postaci to wyrażenie. I tutaj przemnażam po kolei, przed nawiasem stoi dwójka bez żadnego znaku, więc przemnażam od razu. Przemnażam w takim razie 2 razy 5x. Następnie będę miała plus 2 razy minus 3z plus 2 razy minus 4, czyli przemnożyłam to dwójkę razy każdy wyraz mojej sumy algebraicznej, która jest w nawiasie. No i przemnażamy 2 razy 5x to jest 10x, 2 razy minus 3z to jest minus 6z. 2 razy minus 4 to jest minus 8. Znów nie mogę tutaj już nic bardziej uprościć, więc zostawiam w takiej postaci. Podpunkt D, w którym moja liczba tym razem nie jest z przodu, tak jak tutaj było w podpunkcie A, B i C. Ja mogę więc, zgodnie z tym, że mnożenie jest przemienne, mogę zapisać również tą sumę w takiej postaci, czyli zapisać z przodu bądź przemnożyć od razu. Ja zapiszę tak, żeby było wiadomo, że może, że to i to, ten zapis i ten zapis jest dokładnie taki sam. Mam tutaj w nawiasie minus, a tutaj z przodu mam liczbę również z minusem, więc najpierw w moim nawiasie zamieniam odejmowanie na dodawanie, więc będę miała 2x plus minus 7y w nawiasie plus 4. I przemnażam minus 3 po kolei przez każdy wyraz sumy, minus 3 w nawiasie razy 2x plus minus 3 razy minus 7y i zostaje mi minus 3 razy 4. No i przepisuję dalej, równa się i przemnażam minus 3 razy 2x to będzie minus 6x. Minus 3 razy minus 7y to jest plus 21y i minus 3 razy 4 to będzie minus 12. Znów tutaj nie mogę nic zredukować, więc zostawiam w takiej postaci. Przejdę do podpunktu E, w której mam dwie sumy do przemnożenia. No i najpierw przepiszę pierwszy nawias, tutaj mam żadnych zmian nie będzie. Natomiast przed drugim nawiasem zamienię sobie odejmowanie na dodawanie, tak żeby ułatwić, więc mam plus minus 4 i w nawiasie 3b plus 2a. Przemnażam więc pierwszą sumę, mam 8 razy a plus 8 razy minus 2b. Następnie będę miała plus minus 4 razy 3b i plus minus 4 razy 2a. Piszę równa się i przemnażamy. 8a w pierwszym przypadku
Potem mamy 8 razy minus 2b, czyli minus 16b. Minus 4 razy 3b to będzie minus 12b. I minus 4 razy 2a to będzie minus 8a. Więc po redukcji wyrazu tutaj sobie podkreślimy najpierw 8a i minus 8. Nam się skraca, wyjdzie z tego 0, a minus 16b i minus 12b to są wyrazy podobne, które dadzą nam minus 28b. Przejdę więc do podpunktu f. Tutaj znów mam taką sytuację, zamienię sobie odejmowanie na dodawanie, więc najpierw w pierwszym wypadku tutaj nic nie muszę robić, tutaj mam minus 7 plus 2, następnie zamieniam sobie plus minus 2 i w nawiasie x plus minus 4, przemnażam więc po kolei minus 7 razy x, następnie plus minus 7 w nawiasie, tutaj też zapiszę nawias, razy 2, następnie przechodzę tutaj do drugiego nawiasu i mam minus 2 razy x plus minus 2 razy minus 4 i przemnażam, będę miała minus 7x, następnie minus 7 razy 2 to jest minus 14, plus minus 2 razy x to będzie minus 2x i plus minus 2 razy minus 4, czyli plus 8. Podkreślam tak, żeby zredukować. Tutaj mam minus 7 i minus 2x to jest minus 9x i minus 14 plus 8 to jest minus 6. To wszystko na dzisiaj. Przygotowałam dla Ciebie jeszcze test, który za chwilkę Ci się pokażę. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku.